Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na film o moich pielęgnacyjnych odkryciach ostatnich miesięcy. To pielęgnacyjne perełki, które były ze mną w styczniu i w lutym. Pokażę Wam pielęgnację twarzy i pielęgnację skóry głowy. Zapraszam Was do oglądania. Cześć kochani, witają Was cukry pudry. Z przyszłości. Jak wiecie, film, który zaczęliście oglądać, powstał już kilka tygodni temu i dlatego postanowiliśmy dołożyć do niego coś, dołożyć partnera tego odcinka, ponieważ do testów otrzymaliśmy pewne zapachy z Jastrzębia, a długo się wzbranialiśmy przed tego typu produktami, bo nie zgadniecie, ile kosztuje 100 ml perfum, które pachną jak najdroższe marki na świecie. Tak. 39,90. Zgadza się. Jest to marka Made in Lab, nam już znana, wam nie wiem czy też, ale mogliście już ją gdzieś widzieć na YouTubie, ponieważ pojawia się recenzja. Jastrzębska marka postanowiła się na polskim YouTubie zareklamować i jest bardzo też się cieszymy, bo na nas zrobiła mega dobre wrażenie. Bardzo nam się podobają ich bardzo proste flakony. Ja uwielbiam taką estetykę i uważam, że to wygląda mega elegancko. I przeczytam wam komunikat, który nas urzekł, jak tylko przesyłka do nas przyszła. Made in Lab. Więcej zapachu, mniej marketingu. Żegnajcie fikuśne butelki, nazwy, etykiety i wysokie ceny. Pozbawiliśmy nasze perfumy wszystkiego poza zapachem, bo to jedyne, co liczy się w perfumach. Prawda. To prawda, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, że one nie są ładne. Aczkolwiek i tak nam się podobają te opakowania bardzo. I one nie są fikuśne, one są klasyczne bardzo. I proste. Co jest mega ważne, nie wiem czy będzie to widać. Mają świetne atomizery. Jest naprawdę. Ja myślałem, że będzie jakiś haczyk. No. Że okej, dobra, przyszło, pachnie ładnie. Zaskakująco ładnie, ale okazało się później, że to dostaliśmy nie ten zapach, na który liczyliśmy. I nagle Hermes. I przypadkiem okazało się, że 1 Million Paco Rabanne, którego nie znoszę, na Łukaszu pachnie przepięknie. Tak jest. Bo zapach inspirowany nim, czyli to jest jedynka ta męska, dostaliśmy zamiast Hermesa, bo ja zamówiłam Hermesa, którego uwielbia mój tata. Nie dla mnie. Nie dla niego. A dostał przypadkiem Paco Rabanne jedynkę, która ma nuty grejpfrut, czerwona mandarynka, róża, cynamon, nuty przyprawowe i nuty drzewne. Bursztyn, indyjska paczula. Przepięknie na tobie pachnie. Ja i tak, to i tak ja powiedziałem, ej, ale jak zamawiasz, możesz zamówić kilka, to zamów chociaż jakiś męski. No i zamówiła, dla ale taty. Też nie dla mnie. Ale na szczęście dziękuję bardzo za pomyłkę Made in Love, bo mam swój zapach dzięki temu. Tata też ma. I co dalej? Ja chciałam powiedzieć, że tak, ty powiedziałeś fajną rzecz. Tobie się skojarzyły te zapachy z takimi starymi aptecznymi, prostymi z aptekami. Opakowaniami. Po prostu wiele, wiele lat temu podejrzewam, że szersze grono może nawet nie pamiętać. Natomiast kiedyś w aptekach tak wyglądały półki. Tak. Takie flakony. I przejdźmy do zapachu. Ja zamówiłam 12, bo skończyłem się moje ulubione Chloe. I właśnie tutaj mamy te nuty, które znajdziemy w Chloe. Piwonia, frezja, litchi, róża, konwalia, magnolia, bursztyn, cedr. I ja mam wrażenie, że on w ogóle się trzyma na mojej skórze dłużej niż to Chloe. No widzisz, receptura na pewno nie jest identyczna, bo nie może być. Natomiast zapach jest bardzo zbliżony. Podobnie jak Herme, bo jak już popryskałem tym właściwym, to stwierdziłem, że faktycznie to nie ten jest jeszcze... Ten powędruje do taty. To jest dla mężczyzny 40+, według mnie. Aczkolwiek są też panowie, którzy po prostu jak się będą we właściwym środowisku obracali jakimś biznesowym, to ten zapach no, też będzie lubi coś innego, nie? Pasował. Oczywiście. I dlatego macie tak szeroki wybór i jeszcze macie promocję. Tak, 3+1, macie czwarty zapach, tylko ważne, że to muszą być te setki. Duże pojemności, 100 ml, tak. Bo tam w sprzedaży są jeszcze małe perfumetki i promocja 3+1 działa na setki i wtedy jak włożycie 4 zapachy do koszyka, mogą to być męskie i damskie. Nawet idealnie by było się podzielić z partnerem, to albo... wtedy, słuchajcie, ten jeden jest za grosz, ten czwarty. Ten męski. Ten męski. Ten taki dodatkowy, przypadkowy. Nie, tak poważnie mówiąc, to jest to też fajna opcja dla osób, które chciałyby, ale nie mogły sobie z różnych względów pozwolić na drogie perfumy, ale chciałyby tak pachnieć, bo ten zapach im się podoba. Mhm. Oraz dla tych, którzy chcieliby dane zapachy przetestować ze sobą, bo tak. To jest niesamowite, jak nasze pH, ludzka skóra, ludzki zapach z różnymi
zapachami nie współpracuje, no i trochę słabo byłoby później, co zrobić z taką setką, za którą kilkaset złotych. No tutaj jest troszkę mniej szkoda, ale wrażenie było, my się wzbraniali od kiedy ten kanał powstał przed taką współpracą. Mnóstwo takich ofert dostajemy, współpracy i wszystkie odrzucaliśmy. I Made in Lab to jest pierwsza marka, której zapachy zdecydowaliśmy się po prostu wam pokazać. Najpierw i tak, najpierw przetestować, a w konsekwencji wam pokazać, bo uważamy, że robią to dobrze. Polska marka z Jastrzębia i kojarzy się nam też dobrze, bo my już z nimi współpracowaliście, a wam może się kojarzyć. Współpracowaliśmy. Przepraszam, wy też niejako, ponieważ na pewno używaliście, jeżeli jesteście widzami tego kanału, to na pewno Borówka, Winogrono, oni nam się kojarzą z zapachami, tak, tak. Hitowych kosmetyków do pielęgnacji i mycia. Ale nie mogę chyba powiedzieć, nie chcę powiedzieć. Nie, nie możesz powiedzieć, a ja chciałam tylko zapytać was na sam koniec, czy chcielibyście, żeby marka Made in Lab pojawiła się? Sugar powder. To tak. Jest bardzo dobre pytanie, bo to od was zależy. To zdecydowanie jest nasz ulubieniec, pokazuje tył, a powinienem pokazać przód, ponieważ tanio i dobrze, a wiecie, ja w tym związku jestem centusiem, ja wszystko liczę, więc jak coś jest 10 razy tańsze, to dla mnie jest świetne. Więc wy zagłosujcie kciukami w górę, że chcecie i możecie też napisać komentarz, jeżeli chcecie, a jak już będą u nas, o ile będą, to myślę, że zrobimy z nimi też jakieś fajne rozdanie. Na pewno. Żebyście mogli sami pewnie przekonać czemu się, nie? Jak pięknie pachną. Tak. Zostawiasz mnie? Zostawiam cię, ja uciekam. I poznajcie moich ulubieńców pielęgnacyjnych. Zapraszamy. Ja zapraszam. Ona zostaje. Pa. I zaczniemy od pielęgnacji skóry głowy. Postanowiłam o nią zadbać. Wstyd się przyznać dopiero teraz. A wiecie, że choruję na Hashimoto. I przy Hashimoto wiele osób ma skłonność do podrażnień, do przesuszania skóry. I tak sobie pomyślałam, kurczę, dbam o skórę na twarzy, na ciele, a o tej głowie totalnie zapominam. Okej, stosuję maski, stosuję odżywki, ale nie często sięgam po jakieś wcierki, wiecie, po pielęgnację typowo skóry głowy. No i zaczęłam się temu tematowi bardziej przyglądać, bardziej się zaczęłam na tym temacie skupiać i zaczęłam pielęgnację skóry głowy od fajnego szamponu w piance. Miałam szampon w piance od Anwen i słuchajcie, jaki to jest fajny produkt. Przede wszystkim rozwiązuje to mój podstawowy problem, czyli teraz jak mam włosy przedłużone, mam te taśmy, to miałam tendencję do tego, że nalewałam zbyt dużo szamponu i miałam problem z wypłukiwaniem, dokładnym wypłukiwaniem tego szamponu, co skutkowało niestety podrażnieniami, swędzeniem, tym, że te włosy gdzieniegdzie potrafiły być oklapane, jakieś takie przetłuszczone i doszłam do wniosku, że ja chyba źle, słabo, niedokładnie wypłukuję szampon. I wyobraźcie sobie, że od kiedy zaczęłam stosować szampon w piance, ten problem po prostu jak ręką odjął. Zniknął natychmiastowo. Ten szampon nie dość, że kosztuje niewiele, przy moich długich włosach jest naprawdę wydajny, a myślałam, że to będzie na jedno, dwa użycia i mi się skończy. Jest bardzo delikatny, bo on nie ma w składzie silnych detergentów, delikatnie myje tą skórę głowy, ma jeszcze takie składniki, które fajnie skórę głowy nawilżają, łagodzą podrażnienia i niwelują swędzenie. Więc moje problemy dzięki temu szamponowi się skończyły. Jestem zachęcona do tego, żeby przetestować również inne produkty marki Anwen. Wiem, że wy je lubicie i dlatego też zastanawiam się, czy chcielibyście na przykład, żebyśmy je wprowadzili na sugar powder. Dajcie znać w komentarzu. Jeśli chcemy wzmocnić nasze włosy, to zdecydowanie warto postawić na wcierki i warto to robić regularnie. Warto również wspomóc się masażami. Ja odkryłam bardzo fajną wcierkę, którą dostałam kiedyś w paczce PR, ale wiecie, gdzieś tam za tym stosem buteleczek utknęła w tyle. Natomiast gdzieś mignęła mi w internecie, no i postanowiłam, że zacznę ją testować. To jest wcierka marki Neboa, dostępna w drogerii w Rossmanie, kosztuje niewiele i ma genialny atomizer. A słuchajcie, jeśli coś się łatwo aplikuje, łatwo i przyjemnie, to wiadomo, że robimy to chętniej. Jeśli chcemy wzmocnić nasze włosy, to warto zadbać o nawilżenie skóry głowy i o nasz mikrobiom. I ta wcierka właśnie to robi. Dodatkowo chroni naszą skórę głowy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Ma też takie działanie regulujące wydzielanie sebum. Ona również łagodzi podrażnienia, niweluje swędzenie, więc jest to
to genialny produkt, jeśli macie suchą, podrażnioną skórę głowy. No i ja ją najczęściej sobie nakładam po umyciu na takie świeże, lekko wilgotne włosy. Aplikuję, wcieram, robię delikatny masaż, później dopiero stylizuję i suszę włosy. I sprawdza się świetnie, jest lekka, nie przetłuszczają się mi po niej włosy, więc jeśli szukacie tego typu produktu, to gorąco polecam, przetestujcie sobie właśnie ten. Słuchajcie, krzyczy mi tu Rudzia w tle i rozprasza moją uwagę, moje skupienie. Dlatego też zapomniałam Wam powiedzieć o ważnej rzeczy, a chciałam jeszcze tylko dodać, że w składzie tej właśnie wcierki mamy prebiotyki, mamy pantenol, mamy niacynamid i mamy jeszcze ekstrakt ze skrzypu polnego. To oczywiście nie wszystkie składniki, ale to najciekawsze. Ten poprzedni kosmetyk działał raczej tak ochronnie, wzmacniająco, nawilżająco, a teraz chcę Wam powiedzieć o serum, również do skóry głowy, do którego wróciłam, o którym już Wam kiedyś wspominałam. Jest to serum z The Ordinary, to multipeptydowe, które właśnie stymuluje nam wzrost włosów. Ono jest już w trochę gorszym do stosowania opakowaniu, wolałabym, żeby to był też jakiś taki spray. Tutaj mamy pipetkę, jest to trochę bardziej upierdliwe, ale ważniejsze jest to, że ten kosmetyk faktycznie działa i też nie daje efektu takiej tłustej skóry głowy. Tutaj mamy składniki, mamy przede wszystkim peptydy, które działają i zapobiegają wypadaniu włosów, i stymulują wzrost włosów, i stymulują mikrokrążenie, tak samo jak kofeina, która jest tutaj w składzie, która i pobudza porost włosów, i stymuluje mikrokrążenie, co jest bardzo ważne. I mamy jeszcze ekstrakt z modrzewia europejskiego, który przeciwdziała wypadaniu włosów, więc słuchajcie, to macie taki bardzo skoncentrowany produkt, jak to bywa w przypadku serum, który właśnie zadziała stymulująco. Fajnie połączyć działanie ochronne, nawilżające, fajnie zmieniać te wcierki, zmieniać te sera, stosować produkty, które się uzupełniają, żeby jednocześnie chronić skórę głowy, nawilżać ją, łagodzić, ale też właśnie stymulować wzrost włosów. Ja przede wszystkim stosuję tutaj na te moje zakola, bo widzę, że tutaj z przodu mam te włosy słabsze, takie one się łatwiej kruszą, mimo że ja naprawdę bardzo rzadko już włosy rozjaśniam, to widzę, że te partie potrzebują takiego wzmocnienia. I jak się przykładam, jak stosuję regularnie, to od razu zauważam, że tych małych włosków, baby hairów jest o wiele więcej i że te włosy są też takie mocniejsze. Oprócz tego, że stosuję te produkty, to ja jeszcze stosuję mnóstwo przeróżnych suplementów. Jak widzicie, ja nie polecam obojętnie jakich suplementów. Zresztą na moim kanale reklam suplementów nie zobaczycie, ponieważ ja stosuję suplementy, które dobrała mi moja pani doktor, pani endokrynolog Luiza, którą serdecznie pozdrawiam. One są dobrane do moich wyników badań, wyników krwi, więc polecam Wam zadbać na zewnątrz kosmetykami, ale również uzupełniać niedobory suplementami, ale warto to robić pod kontrolą Waszego lekarza. Ale pielęgnacja skóry głowy nie miałaby większego sensu, tak samo jak pielęgnacja twarzy, gdybyśmy nie stosowali regularnie peelingów. I wiem, że to jest naprawdę bardzo ważne. I ja mam takie okresy, w zeszłym roku olewałam temat i miałam takie zrywy. Okej, peeling, później długo, długo żadnego peelingu i znowu mi się przypomniało. Teraz staram się to robić regularnie, robię to raz w tygodniu i stosuję bardzo popularny peeling Tricho Aesthetics Bundy, który jest niedrogi, który świetnie działa, który nie podrażnia mojej skóry głowy, nie mam po nim żadnego efektu pieczenia, swędzenia. Po prostu jest to bardzo przyjemny zabieg pielęgnacyjny dla mnie, jak każdy inny. I chciałam Was uczulić na jedną rzecz. Wiem, że wiele osób odpuszcza sobie peelingi do skóry głowy, dlatego że sięga po te z drobinkami. Osobiście nie cierpię peelingów, które mają drobinki, nawet jeśli jest to cukier, który się rozpuszcza. Ale jeśli ja mam coś we włosach, jakieś grudki, to ja się czuję tak, jakbym wracała po całym dniu na plaży i nie mogła wytrzepać do końca tego piasku, który mam we włosach, czyli bardzo mnie to irytuje. I wiem, też mam taki feedback od Was, nawet jak pokazałam na Instastory jakiś czas temu ten peeling, to od razu dostałam wiadomości, nienawidzę peelingów do skóry głowy. Gwarantuję Wam, że takiego efektu po tym peelingu nie ma, to nie jest peeling mechaniczny, a złuszcza bardzo fajnie i bardzo delikatnie, a dodatkowo też poniekąd nawilża nam skórę głowy. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że takim efektem właśnie po peelingu jest odbicie włosów u nasady. One są takie świeże, lekkie, czujecie, że
ta skóra głowy jest fajnie oczyszczona i też włosy się fajniej modelują od razu. A wiadomo, że wszystkie sera, wszystkie wcierki lepiej przenikają i to jest naprawdę bardzo dobre dla naszej skóry, więc ja sobie nie wyobrażam w tym momencie, żebym miała ten peeling odstawić. Jeśli chodzi o jego skład, to tutaj mamy mocznik i kwas mlekowy i jeśli chodzi o jego konsystencję, to jest ona taka wodno-żelowa, naprawdę bardzo lekka, bardzo przyjemna, więc gorąco polecam, przetestujcie. I przechodzimy do pielęgnacji twarzy i tutaj powiem Wam o kosmetyku, o serum, które zrobiło na mnie kolosalne wrażenie i tak sobie myślę, że to jest najlepszy kosmetyk, jaki mogłam wprowadzić do mojej pielęgnacji, bo już dawno efekt żadnej pielęgnacji nie zachwycił mnie tak, jak to serum. Mowa o serum z retinalem od Basic Lab. Tutaj mam 0,07% i to stężenie będzie odpowiadało w działaniu, będzie tak skuteczne jak 0,3% retinolu z tej samej marki. Natomiast ono będzie działało delikatnie. Retinal ma niższy potencjał drażniący i może być stosowany nawet w przypadku cer bardzo wrażliwych, w przypadku trądziku różowatego. Oprócz tego retinal ma jeszcze dodatkowe działanie antybakteryjne i przeciwtrądzikowe, dlatego zalecany jest właśnie w pielęgnacji cery z tendencją do niedoskonałości, w pielęgnacji cery właśnie z trądzikiem różowatym, czy u cer bardzo, bardzo wrażliwych, takich skłonnych do podrażnień. I tutaj w przypadku retinalu warto też zaznaczyć, że on jest właściwszym składnikiem do stosowania przez cały rok. Przez to właśnie, że występuje niższe ryzyko wystąpienia podrażnień, można stosować go nawet latem. Pamiętajmy jednak, że warto, tak samo jak retinol, wprowadzać go stopniowo i zaczynać kurację właśnie w tym momencie, kiedy to natężenie słoneczne jest mniejsze, czyli na przykład teraz. No i oczywiście zawsze bezwzględnie pamiętamy o najwyższej ochronie, czyli SPF 50. Myślę, że nigdy za wiele na ten temat, dlatego mój apel do Was, nigdy, przenigdy nie zaczynajcie od wprowadzania retinolu czy też retinalu, od wysokich stężeń, od stosowania dwa razy dziennie, aż mi się włos na głowie jeży, jak o tym myślę, ale naprawdę niektórzy tak robią. Pamiętajcie, żeby stosować tego typu pielęgnację na wieczór i wprowadzać ją stopniowo i z wcześniej przygotowaną skórą. Szczególnie przy retinolu musimy odbudować naszą barierę hydrolipidową, musimy zadbać o nawilżenie skóry i kiedy ona jest już na to gotowa, możemy wprowadzać. Tutaj, tak jak powiedziałam, retinol ma niższy potencjał drażniący, natomiast zawsze pamiętamy o tym, aby uzupełniać nawilżenie, ochronę, dbać o naszą skórę i nie wyobrażam sobie, żeby tylko i wyłącznie postawić w pielęgnacji na retinol czy retinal, ale ta cała, wiecie, otoczka też jest bardzo ważna, więc będę Wam tłuc to milion razy, nie obrażajcie się na mnie, jeśli będę nudna, ale stwierdzam, że warto to powtarzać, zawsze może ktoś tutaj być nowy, nie oglądać wcześniej moich filmów, więc również dla Ciebie ta informacja po raz kolejny. Żeby ktoś z Was nie pomyślał, że stosujemy takie serum codziennie. Nie, 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 absolutnie nie. Oczywiście są tacy hardkorowcy, którzy jak już są, wiecie, wdrożeni, to robią takie rzeczy, ale to wszystko zależy od skóry, to jest kwestia indywidualna. Ja stosowałam na początek retinal dwa razy w tygodniu. No i oczywiście tutaj w przypadku tego produktu jedna pompka wystarczyła mi na całą twarz. Chcę Wam powiedzieć, że w przypadku tego kosmetyku u mnie zero pieczenia, zero ściągnięcia, zero swędzenia, zero podrażnień, co jest dla mnie bardzo ważne. No bo jednak jak ja czuję jakiś dyskomfort, coś się tam dzieje, to ja niechętnie stosuję takie kosmetyki. Więc jeśli też tak macie, polecam retinal. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogliście stosować retinolu, po raz kolejny polecam retinal. Tutaj mamy też wyższe stężenie. Ono jest dla osób, które już z retinoidami swoją przygodę zaczęły wcześniej. Dla początkujących polecam zawsze zaczynać od najniższych stężeń, wprowadzać stopniowo. Najlepiej dwa razy w tygodniu i dopiero po jakimś czasie zwiększać częstotliwość. Dodatkowo w składzie tego serum oprócz retinalu mamy na przykład fitosfingozynę, która, słuchajcie, minimalizuje stan zapalny i zaczerwienienia. Mamy karnozynę, która działa
uelastyczniająco, ujędrniająco, niweluje ten nieprzyjemny efekt ściągnięcia, z którym mamy do czynienia często w przypadku kosmetyków z retinalem czy z retinolem, oraz witaminę C, dzięki której to serum też pięknie rozświetla skórę. Polecam zarówno osobom, które walczą z liniami, zmarszczkami, z przebarwieniami, z zaczerwienieniami, ale też dla osób młodszych, które mają na przykład problem z niedoskonałościami i z trądzikiem. Czas na drugą nowość od Basic Lab, którą dostałam przedpremierowo, zanim wy się w ogóle dowiedzieliście, co to będzie, to ja już sobie ją testowałam. I to jest drugi kosmetyk, który stał się moim ulubieńcem. Chodzi o emulsję do mycia dla skóry ultra wrażliwej. I słuchajcie, to jest kosmetyk idealny dla skór właśnie wrażliwych, podrażnionych, suchych, odwodnionych i przy kuracjach retinoidami, ponieważ on nie ma tutaj mocnych detergentów, nie ma silnych substancji myjących, one są bardzo delikatne dla skóry, myją skutecznie, fajnie oczyszczają, ale kompozycja składników jest taka, że skóra nie jest ściągnięta, nie jest podrażniona, wręcz przeciwnie, jest nawilżona, złagodzona, fajnie oczyszczona i bardzo, bardzo mięciutka. To wynika między innymi z tego, że w składzie mamy na przykład takie składniki, które otulają naszą skórę i zapobiegają utracie wody. Jest to na przykład skwalan czy estry masła shea. Są prebiotyki, są ceramidy, są też nawilżające cukry. Co ciekawe, jest tu nawet ksylitol, na który, słuchajcie, jestem uczulona, ale na szczęście jest go chyba bardzo mało, bo nie miałam ani razu żadnej reakcji alergicznej po tym kosmetyku, a powiem szczerze, że gdybym ją miała, to bym się zapłakała, że nie mogę tego używać. I słuchajcie, nie służy ona tylko i wyłącznie do takiego zwykłego mycia do oczyszczania, bo możecie nią robić na przykład demakijaż, natomiast wtedy warto użyć jej podwójnie, zrobić sobie takie podwójne mycie, tak samo w przypadku zmywania SPF-ów, również się sprawdza. I u mnie ten produkt stoi pod prysznicem i używam go i do demakijażu, i do mycia twarzy, i do mycia skóry na dekolcie, ponieważ tutaj moja skóra jest bardzo wrażliwa i często nawet przy potarciu jakimś mocniejszym ona się czerwieni i tak samo używam jej sobie do mycia tutaj tej strefy rąk, ramion, ponieważ tu mam taką bardzo suchą, szorstką skórę, szczególnie zimą, latem jakoś ten problem znika i ta emulsja sprawia, że ta skóra jest o wiele miększa i taka bardziej złagodzona, wygładzona. Muszę na koniec jeszcze dodać jedno info. Nie każdy polubi się z tym kosmetykiem, ponieważ on zostawia taką leciutką warstewkę na skórze, co kochają cery właśnie suche, odwodnione, podrażnione, bo ta cera jest taka miękka, otulona, złagodzona. Na przykład Łukasz się z nim nie polubił, on woli inny żel do mycia twarzy, a ja bardzo lubię, ja uwielbiam ten efekt. I jeszcze jedna rzecz, którą uwielbiam w tym kosmetyku, jeśli kochacie zapach trehalozy, to pokochacie również zapach tej emulsji. Ona mi bardzo w zapachu przypomina trehalozę. I powtórzę raz jeszcze, kosmetyki Basic Lab nie są perfumowane, więc to jest zapach, który wynika tylko i wyłącznie z naturalnego zapachu surowców. I jeszcze, bo bym zapomniała, cały czas Basic Lab u nich na stronie internetowej, w sklepie internetowym macie z moim kodem cukierpuder 20% rabatu, więc pamiętajcie o tym, jak Wam się coś skończy, czy będziecie chcieli sobie kupić coś nowego, to korzystajcie z kodu. Co się stało? Piwole. Ja tylko chciałem dodać, że ja się nie polubiłem ze względu na dłuższą brodę, bo ta emulsja, jako że jest emulsją, po prostu z nią nie współpracuje. Okej. Okay. To tyle. Ej! Nie psuj makijażu! I czas na coś, co bardzo mi się spodobało, co uważam, że jest genialnym rozwiązaniem, czyli zestaw minisków od Inimini, w którym znajdziemy trzy różne sera pojemności 10 ml. Dlaczego to jest takie genialne moim zdaniem? Bo po pierwsze możemy sobie przetestować trzy różne produkty i stwierdzić, które serum najbardziej nam się podoba i później kupić sobie dużą pojemność. Albo mamy na przykład kilka różnych problemów skórnych, mamy niedoskonałości,
i utratę jędrności. Mamy skórę właśnie z niedoskonałościami odwodnioną i chcemy zadziałać i na jeden, i na drugi problem. A tutaj mamy trzy różne sera, które działają na różne problemy. I słuchajcie, pierwszym serum jest serum odżywcze i rewitalizujące, o takiej lekkiej, emulsyjnej konsystencji, które wchłania się, nie pozostawia żadnej tłustej, lepkiej warstwy. Stąd uważam, że sprawdzi się również u cer właśnie takich z niedoskonałościami. Tutaj mamy działanie nawilżające, ujędrniające, pomagające uelastycznić naszą skórę. I w składzie znajdziemy m.in. aminokwasy, ceramidy i ekstrakt z daktyli, który silnie nawilża, uelastycznia skórę i poprawia jej jędrność. Kolejne cudne serum w tym zestawieniu to podwójne serum witaminowe i ja już powoli je kończę. To jest takie serum dwufazowe, które przed użyciem należy wstrząsnąć, dobrze wymieszać. To jest serum, które przepięknie naszą skórę rozświetla, nawilża, działa antyoksydacyjnie, ale też naszą skórę uelastycznia. I w jego składzie znajdziemy m.in. stabilną formę witaminy C, znajdziemy niacynamid, ekstrakt z alg i olej z czarnej porzeczki. To jest jeden z moich ulubionych olei w pielęgnacji, bo jest bogaty w kwasy omega-3, omega-6. Mamy tutaj bardzo ciekawy składnik, jakim jest olejowy ekstrakt z kopru morskiego i słuchajcie, on ma działanie podobne do retinoidów, ale nie powoduje podrażnień. Wygładza skórę, ujednolica jej koloryt i reguluje również wydzielanie sebum. Więc dla wszystkich osób, które zmagają się z utratą jędrności, z szarym, ziemistym kolorytem, z drobnymi niedoskonałościami czy właśnie z nadprodukcją sebum, gorąco polecam tego gagatka. Oczywiście w tym zestawie nie mogło zabraknąć serum dla cer tłustych i mieszanych. Jest nim serum normalizujące, wygładzające, które ma bardzo lekką konsystencję, mega szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej powłoki. Działa obkurczająco na rozszerzone pory, reguluje wydzielanie sebum i wspiera mikrobiom. A w jego składzie znajdziemy na przykład ekstrakt z tymianku, który działa typowo łagodząco, i ekstrakt z anyżu. Nie spotkałam się jeszcze w pielęgnacji z tym ekstraktem. On działa tak delikatnie złuszczająco i właśnie reguluje wydzielanie sebum. Podsumowując, moi drodzy, zestaw znajdziecie na Sugar Powder, gorąco Wam go polecam. Kupcie go sobie z kodem rabatowym, Cukier Puder daje 10% rabatu. Testujcie i dajcie znać, które serum jest najlepsze dla Waszej skóry. Teraz czas na moje odkrycie punktowe, na niedoskonałości. Bardzo lubię testować tego typu produkty i chętnie je nakładam, jak tylko jakiś nieprzyjaciel zawita na mojej twarzy. Największe wrażenie zrobił na mnie ten kosmetyk, jak właśnie tutaj w tym miejscu, widocznie zrobiłam źle makijaż i czegoś nie dobyłam, powitała mnie piękna, czerwona, wielka, bolesna dioda. I przypomniałam sobie, że coś takiego dostałam w paczce PR od Sephory. To jest marka Sunday Riley i jest to taka punktowa maseczka, która przypomina pastę do zębów, bo jest taka lekko zielona, taka papeczka. I myślę, a cóż, spróbujemy, zobaczymy, co się zadzieje. I słuchajcie, rano tego dziada już praktycznie w ogóle nie było, a był totalnie spłaszczony, zgaszony. No i zrobiło to na mnie naprawdę olbrzymie wrażenie. Później testowałam jeszcze na kilku innych, że tak powiem, dziadach i byli oni zwalczani od razu, natychmiastowo, naprawdę bardzo szybko i zobaczyłam sobie, że to w składzie ma niezłe kombo. Kombo zabójcze dla takich niespodzianek niefajnych, bo mamy tutaj siarkę, która działa antyseptycznie, bakteriobójczo, złuszczająco. Mamy niacynamid, mamy cynk, mamy olejek manuka, mamy olejek z drzewa herbacianego. No i słuchajcie, to właśnie gasi, złuszcza, niweluje ten stan zapalny. Bardzo fajna rzecz, przynajmniej u mnie się sprawdziła. Łukasz jeszcze nie testował, ale właśnie teraz powiedział, no i co to masz, czemu mi tego wcześniej nie pokazywałaś? Także teraz jeszcze przetestujemy na Łukaszu, zobaczymy, czy na niego zadziała, ale ja jestem tym produktem naprawdę zachwycona. Jedyna moja taka obiekcja, 15 ml, trochę mało. Wydaje się, że tego jest dużo, ale to jest... Ja tutaj czuję, że połowa tego opakowanka jest pusta. Nie mogli tak dolać tu jeszcze więcej, żeby było więcej. No nie mogli. I cena, niestety, to jest spory minus, ale ważne, że działa. Jakiś czas temu kupiłam sobie do testów odżywkę do rzęs marki Lancome.
pięknie wygląda, ma super opakowanie, ona mi przypomina taką luksusową probówkę złotą, jak to marki luksusowe, marki selektywne, tutaj wiadomo, że część inwestycji poszła na opakowanie, natomiast zależało mi na takiej odżywce, która z moich rzęs nie zrobi, wiecie, takich mutantów trochę, rosnących podług brwiowy, czy właśnie w różnych miejscach, niekoniecznie tutaj w tym wachlarzu rzęs, bo takie rzeczy działy mi się niestety. Niestety po na przykład rewitalaszu, który lata temu stosowałam. Odżywki, która by nie podrażniała mi oczu, która by nie wywoływała uczucia pieczenia, swędzenia, bo po wielu odżywkach niestety takie efekty też miałam. No i ta odżywka tego nie robi, nie podrażnia i wcześniej Wam o niej nie mówiłam, bo nie widziałam za bardzo efektów. Używam jej kilka razy w tygodniu, ale ostatnio przyjrzałam się moim rzęsom i myślę sobie, kurczę, są zagęszczone, są wzmocnione, nie są może jakoś spektakularnie wydłużone, ale na tym efekcie mi nie zależy, bo one są same w sobie długie, ale zauważyłam, że mniej, że przestały mi wypadać, nie wypadają tak bardzo jak wcześniej, że po wytuszowaniu naprawdę ten wachlarz rzęs jest bardzo ładny. Zresztą wiele z Was na rzęsy zwróciło uwagę w ostatnim filmie, jak robiłam test tuszu Paeze. I kurczę, myślę sobie, jestem zadowolona z tego produktu. Widać efekty, nie podrażnia mnie, fajny, przyjemny w stosowaniu, więc jeśli szukacie fajnej odżywki do rzęs, a mam wrażenie, że o tej nikt nigdzie nie mówi, to może warto się skusić na Lancome. Jeszcze w kwestii mycia twarzy, jeśli szukacie czegoś, co fajnie oczyszcza, również nie podrażnia, jest delikatne, nawilżające, ale niekoniecznie przepadacie za takimi emulsyjnymi formułami, a wolicie żele, to chciałam przypomnieć o żelu Inimini, który cały czas jest naszym hitem, zarówno ja, jak i Łukasz go uwielbiamy i ja nim bardzo lubię domywać resztki makijażu, bo on pozostawia efekt takiej świeżości na skórze, wszystko ładnie rozpuszcza, a też ma fajne składniki, bo mamy tutaj i trehalozę, którą znacie i uwielbiacie, i mleczan sodu odpowiada właśnie za to działanie nawilżające. I jest też bardzo fajny kompleks, który jest połączeniem gliceryny, wody morskiej i czerwonej mikroalgi. I on właśnie zapobiega ucieczce wody z naszej skóry. Bardzo fajny żel, świetnie oczyszcza i też zauważam, że jest niesamowicie wydajny, bo taka niewielka ilość, mała kropeczka, taki dosłownie groszek wystarcza na umycie całej twarzy. Kochani, niestety nie mogę Wam tu zdradzać wszystkich moich hitów pielęgnacyjnych z prostej przyczyny, ponieważ ja testuję rzeczy, których nie ma jeszcze w sprzedaży. Na przykład świetny krem pod oczy, o którym jeszcze niestety nie mogę mówić, ale jak tylko się pojawi, to oczywiście się o nim dowiecie. Ten krem używam również na zmianę z tym serum z Basic Lab, które liftinguje. Dlatego o tym produkcie Wam tutaj przypominam raz jeszcze, jego mamy na Sugar Powder. Ja go polecam gorąco osobom, które zauważają już drobne linie zmarszczki w okolicy oka, a lubią konsystencje takie mleczne, delikatne, które się szybko wchłaniają i przypominam, że to jest serum, ale ja widzę, że ono jest zupełnie wystarczające dla mojej suchej okolicy oka i nawet pod makijaż sobie je lubię stosować, pod filtry, bardzo fajnie się sprawdza. I dodatkowo jest bardzo wydajne, więc gorąco polecam. O tym drugim produkcie pod oczy jeszcze nie powiem, powiem za jakiś czas, ale jeszcze w ramach przypomnienia, jeśli stosujecie kurację retinoidami, jeśli macie cerę podrażnioną, taką wiecie, zaczerwienioną, macie jakieś stany zapalne na przykład, to przypominam o tym cudownym jogurtowym toniku. Mam wrażenie, że to jest taki trochę niedoceniony produkt. Trochę o nim zapominacie, a my go też mamy na Sugar Powder. Łukasz go też uwielbia i ostatnio właśnie był bunt, bo ja sobie go tam wziąłam gdzieś do swoich rzeczy, a Łukasz mówi, gdzie jest tonik z Inimini? Czemu mi go zabrałaś? Więc wiecie, jak kosmetyk u faceta wywołuje takie emocje, to musi o czymś świadczyć. Ja powtórzę to raz jeszcze. Ja ten tonik traktuję trochę jak takie zastępstwo serum. Wiecie, jak facet nie chce używać pielęgnacji, a Wy chcecie mu tak przemycić jak najwięcej, to niech chociaż wklepie taki tonik jogurtowy Inimini, zadziała, wzmocni swoją barierę hydrolipidową, zabezpieczy tą skórę, ochroni, nawilży, to już będzie naprawdę olbrzymi sukces. Kochani, to już wszystkie cudeńka, o których chciałam Wam powiedzieć, chociaż nie, jeszcze wróć. Pamiętajcie, że SPF jest ważny. Ja tutaj nie mam nowości. U mnie na zmianę w ostatnim czasie Murat,
Ten w takim opakowaniu pomarańczowym plus SPF z Ini Mini z kolorem albo bez koloru na zmianę. SPF obowiązkowo codziennie. Pamiętajcie o tym i chrońcie swoją skórę przed słońcem, przed starzeniem. Chciałam powiedzieć, że tak, teraz to już wszystkie cudeńka, którym zawdzięczam moją cerę, które świetnie się u mnie sprawdzają. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich poleceń. Dajcie znać, czy znacie któryś z tych kosmetyków i co było waszym hitem w styczniu, w lutym, co się u was najlepiej sprawdziło. Czy macie jakieś odkrycia, jakieś nowości, jakieś perełki? Czekam na wasze komentarze, zostawcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki! Pa!